Polska, Karbogliwice. Zapraszamy Sandrę do ringu. Sandra to aktualna mistrzyni Polski. Obie panie w ubiegłym roku rywalizowały o złoty medal. Lepsza okazała się Sandra Brodacka. Zobaczymy, czy dzisiaj Patrycja zrewanżuje się koleżance z kadry. Kategoria 51 kg, narożnik czerwony, Żaneta Cieśla kontra Elbląg. I w narożniku niebieskim Sandra Drabik, kickboxing, Kielce. Sandra to ubiegłoroczna srebrna medalistka w tej kategorii. Z kolei Żaneta walczyła w ubiegłym roku w kategorii wyższej do 54 kg i też zdobyła medal srebrny. Ja przypomnę, w ubiegłym roku Sandra Drabik przegrała finał z naszą Karoliną Michalczuk. Karolę zobaczymy w kategorii do 54 kg. Zapraszam Karolina do ringu. Karolina Michalczuk, najlepsza w historii polskiego pięściarstwa, zawodniczka po raz 13 w Mistrzostwach Polski. 12 tytułów. Być może już dzisiaj ten 12 stanie się faktem, bo dzisiaj na swoim koncie na razie jeszcze 11. Rywalką Karoliny Michalczuk będzie Martyna Letkiewicz, Karbogliwice. Martyna to też utytułowana zawodniczka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Kategoria do 57 kg, narożnik czerwony, Sandra Kruk kontra Elbląg. Sandra to ubiegłoroczna wicemistrzyni świata. W Lublinie broni tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem w Grudziądzu. Rywalką Sandry Kruk będzie Jadwiga Stańczak, kolejna zawodniczka Karbogliwice. Zapraszamy Jadzie do ringu. Przywitanie zawodniczek. Kategoria do 60 kg. Narożnik czerwony, Magdalena Wichrowska, Karbogliwice. I narożnik niebieski, Karolina Graczyk. Obie zawodniczki w ubiegłym roku spotkały się w półfinale kategorii do 60 kg. Małymi punktami wygrała Karolina Graczyk. Zawodniczka Copacabany Konin później sięgnęła po swój 6. tytuł mistrzyni Polski. Obie zawodniczki to medalistki Mistrzostw Świata, drodzy Państwo. Magda Wichrowska w ubiegłym roku w Chinach wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Świata. Karolina Graczyk w 2010 roku sięgnęła po medal brązowy. Przed nami kategoria do 64 kg. Walczyć w niej będą Kinga Siwa i Beata Koroniecka, ale pań nie zobaczymy w tej chwili na prezentacji, bowiem one rozpoczną finały 13 Mistrzostw Polski. One w tej chwili rozgrzewają się do walki. Kategoria 69 kg. Natalia Cholińska, narożnik czerwony i narożnik niebieski. Hanna Solecka, obie zawodniczki to reprezentantki Skorpiona Szczecin. Witamy je bardzo gorąco. Ja uprzedzę już fakty. Tej walki w ringu nie zobaczymy, bowiem Hania Solecka odda pojedynek walkowerem. W ostatnich miesiącach walczyła 7-krotnie, jest już troszeczkę przemęczona. To nasza wielka nadzieja, utytułowana zawodniczka, była mistrzyni Europy juniorek. Kategoria 75 kg. Narożnik czerwony, Lidia Fidura, Karbogliwice. I narożnik niebieski, Katarzyna Cichosz, Hetman Białystok. Lidia Fidura w Lublinie broni tytułu mistrzyni Polski. Wczoraj pokonała w imponującym stylu najlepszą zawodniczkę kategorii plus 81 sprzed roku z Grudziądza, Violetę Michalską z warszawskiej Legii. Kategoria 75 kg. Lidia Fidura, Karbogliwice i Katarzyna Cichosz, Hetman Białystok. Kategoria do 81 kg w narożniku czerwonym, Patrycja Woronowicz, boxing Sokółka. Patrycja to była mistrzyni Europy juniorek. Bardzo młodziutka zawodniczka, zaledwie 19 lat. Wróci do domu już na pewno co najmniej ze srebrnym medalem, a być może złotym, jeśli pokona Karolinę Koszelę ze Steli Gniezno. Witamy Karolinę. Karolina Koszela jest jedną z dwóch zawodniczek, która walczyła w pierwszych Mistrzostwach Polski w 2001 roku w Tarnowie. Drugą to oczywiście nasza Karolina Michalczuk. I drodzy Państwo, ostatnia kategoria, plus 81. Do ringu zapraszam Sylwię Kusiak, Skorpion Szczecin, i Marlenę Gawrońską, Stella Gniezno.
Sylwia Kusiak w Lublinie broni tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem. W Grudziądzu pokonała wówczas Anię Słowik z warszawskiej Legii. Przywitajmy jeszcze raz gromkimi brawami nasze finalistki 13 Mistrzostw Świata. Panie zostaną z nami przez chwilę w ringu. Ja zapraszam do ringu prezesa Polskiego Związku Bokserskiego pana Zbigniewa Górskiego, wiceprezesa do spraw finansowych Kocigolu Mustafę, a także sędziego głównego naszych zawodów pana Andrzeja Filipka. Drodzy Państwo, przed nami miła uroczystość. Za chwilę oficjele Polskiego Związku Bokserskiego uhonorują kilka osób. Za moment powiem, kto to będzie. Jest już z nami w ringu pan prezes Zbigniew Górski. Przywitajmy sternika polskiego boksu. Są z nami także wiceprezes do spraw finansowych Kocigolu Mustafa i sędzia główny zawodów pan Andrzej Filipek. Panowie za chwilę uhonorują osoby zasłużone przy organizacji 13 Mistrzostw Polski Seniorów, a także osoby zasłużone dla polskiego boksu. Ja zapraszam do ringu Piotra Osiaka, prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. Zapraszam także trenera Marka Węgierskiego. Waldemara Zduńczuka, wieloletniego prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, a także trenera Władysława Maciejewskiego, szkoleniowca Karoliny Michalczuk, najlepszej w historii polskiej pięściarki, byłej mistrzyni świata, dwukrotnej mistrzyni Europy i być może dzisiaj już 12-krotnej mistrzyni Polski, ale o tym przekonamy się po walce, która dzisiaj w finałach. I ostatnią osobą, którą zapraszam, przedostatnią, którą zapraszam, to pani Ania Kasprzak, była wielokrotna reprezentantka Polski. I oczywiście zapraszam jeszcze trenera kadry narodowej, pana Pawła Pasiaka. Podziękowanie dla trenera Marka Węgierskiego. Ja pozwolę sobie przeczytać. Trener młodzieżowej kadry narodowej. W podziękowaniu z gratulacjami za wywalczenie przeszkolone przez pana zawodniczki 17 medali, drodzy państwo. 3 złotych, 5 srebrnych i 9 brązowych podczas Mistrzostw Europy Kobiet w boksie w Cetniewie w ubiegłym roku. 17 medali, w tym 3 tytuły mistrzowskie. Wielkie brawa dla trenera kadry młodzieżowej Marka Węgierskiego. I oczywiście dla naszych wspaniałych dziewcząt, które aż 17 razy stawały na podium Mistrzostw Europy. Pan Piotr Osiak, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. W podziękowaniu za wzorową organizację Mistrzostw Polski Seniorek 2013 w Lublinie. Podziękowanie wręcza wiceprezes do spraw finansowych Kocigolu Mustafa. Kolejną wyróżnioną osobą będzie trener Władysław Maciejewski, wychowawca pierwszej polskiej bokserki walczącej na ringu olimpijskim, a także pierwszej polskiej mistrzyni Europy i mistrzyni świata Karoliny Michalczuk. Panie trenerze, w podziękowaniu za zaangażowanie w działalność dla polskiego boksu wyróżnienie wręcza Andrzej Filipek, sędzia główny zawodów, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego do spraw sędziowskich. Pani Ani Kasprzak, wielokrotnej mistrzyni Polski i zawodnicy kadry narodowej, w podziękowaniu za znaczące wyniki sportowe i godne reprezentowanie naszego kraju na mistrzowskich ringach międzynarodowych oraz życzenia wszelkiej pomyślności od prezesa Zbigniewa Górskiego, sternika polskiego boksu. Mamy jeszcze dyplom od pani ministry sportu Joanny Muchy dla trenera Władysława Maciejewskiego. Zapraszam, panie trenerze, ja pozwolę sobie jeszcze przeczytać ten list za wyniki w pracy szkoleniowej w roku 2012, których efektem były sukcesy sportowe zawodników odniesione na arenie międzynarodowej, podpisała ministra Joanna Mucha. Niewykluczone, że pani ministra do nas jeszcze dzisiaj dotrze. Mieliśmy takie sygnały, że podąża z Włoch do Lublina i być może jeszcze dzisiaj zawita do hali Przelejach Zygmuntowskich. Także dyplom od pani ministry dla Karoliny Michalczuk. Karolina za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Świata w Chinach i godne reprezentowanie Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Wyróżnienie także dla Sandry Kruk, wicemistrzyni świata z Chin. Także od pani ministry Joanny Muchy. Jeszcze jedno wyróżnienie, oczywiście nie zapomnieliśmy. Poprosiliśmy do ringu nowego szkoleniowca kadry narodowej, pani
pana Pawła Pasiaka i dla trenera, selekcjonera także drobny upominek, wyróżnienie od wiceprezesa do spraw finansowych Kocigolu Mustafy. Drodzy Państwo, na chwilę chciałem przekazać jeszcze mikrofon prezesowi Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, panu Piotrowi Osiakowi. Proszę, panie prezesie. Dzień dobry Państwu. Ja tylko króciutko chciałem podziękować prezesowi Polskiego Związku Bokserskiego, że zarząd podjął taką decyzję, żeby te mistrzostwa odbyły się w Lublinie. I w dowód uznania, podziękowania, panie Zbyszku, symboliczny puchar. Wielkie brawa dla wszystkich wyróżnionych, wielkie brawa dla naszych zawodniczek. Drodzy Państwo, za chwilę pierwszy finał 13 Mistrzostw Polski Seniorek w boksie. Ja dziękuję już zawodniczkom. Zobaczymy je jeszcze dzisiaj raz, oczywiście już w ringu. A za chwilę przed nami pierwsza walka, pojedynek w ringu. Sędziować będzie Jacek Konował. Punktują Monika Antonik, Cecylia.